Witam Państwa. Widzicie, ja tak co chwilę Wam Państwu powiem taką rzecz, że co chwilę tutaj ja zamykam kanał, ale zawsze coś się dzieje i zawsze wychodzą tutaj, wynurzają się tematy jak okręty podwodne. Nie wiadomo co i nagle się po prostu coś pojawia. Dzisiejszy film to ma parę wątków i nie wiem jak długo potrwa, ale jakoś nie planowałem tego, ile to będzie trwało. W każdym razie no jest parę wątków, które trzeba Państwu przekazać i Państwo wręcz na niektóre wątki, które są tutaj omawiane, to nawet są dyskusje na Facebooku, bo z reguły mamy tak, że to przedyskutowujemy tematykę ze znajomymi, na Facebooku też przedyskutowujemy, dopiero wtedy powstaje film. Dzisiejsze tematy, liczba mnoga, są jakby prośbą Państwa, żebym zrobił film na ten temat. Właśnie na jaki temat? Ratowanie systemu. To jest taki tytuł zasadniczy. Ale musimy tutaj powolutku, po drodze, wynurzył się temat historyczny, który macie tutaj na tym laptopie. Widzicie, to jest babiloński wszechświat. I co to jest? Co my to już znamy? My to już znamy. Praktycznie to jest dowód historyczny, że w Babilonie widziano, jaki jest wszechświat. Ja, kiedy robiłem filmy 5 lat temu historyczne, to tego elementu nie znalazłem. To dopiero sprawa wypłynęła parę tygodni temu. Proszę zwrócić uwagę. Mamy tutaj szkło nieba, jedną kulę. W środku jest Pałac Najwyższego, wielowarstwowy, tak, jak najbardziej. I mamy odwrócone piramidki, złączone swoimi podstawami. Proszę bardzo, jak najbardziej. I jest to, było znane i jak widzimy, jest znane do dzisiaj. Kiedy się skończyła Złota Era? Bardzo dawno temu. Było zlodowacenie, później Hiperborejczycy wyszli spod ziemi ze zwierzętami, zakładali cywilizacje, działały hybrydy, demony tak samo, materializowały się demony. Wszystko to, mimo wszystko, mimo wymiany pokoleń, ta wiedza, gdzie mieszkamy, ona nie zniknęła. I jak widzimy, jesteśmy u okresu czasów, ona nadal żyje, nadal z pomocą internetu została na tyle rozpowszechniona, że możemy powiedzieć, że będziemy powoli wracać do czasu Złotej Ery i będzie to odtworzone. A więc, jak tutaj patrzymy, nam w sumie ta grafika będzie jeszcze potrzebna do jednej rzeczy. Właśnie do tej rzeczy, którą chcę, tutaj jakby jest ratowanie systemu. Ale muszę trochę powiedzieć coś o ratowaniu systemu. System ma to do siebie, że produkuje różne kryzysy, no i trzeba jakoś to ratować. I na przykład, jeżeli są problemy finansowe, system ma problem z finansami, to robi ratunek, żeby po prostu nie nastąpiła klapa całkowita, to robi dodruki pieniędzy. Wprowadza się kryptowaluty i inne rzeczy się robi, pewne ruchy. Żeby to przypadkiem nie mieszać z wojnami, bo wojny miały na celu opanowanie władzy nad całą ziemią i po to były wojny, po to, żeby usuwać pewne rządy. Tak samo pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, wszystko to było po to, żeby robić tak zwany nowy ład. Czyli nowa władza miała przyjść, która zastąpi starą władzę i ta władza miała właśnie już prowadzić ludzi na manowce i tak dalej, nie? I miała prowadzić ludzi do coraz większego jakby zamordyzmu, do kręcania śruby, którą czujemy. I teraz tak. Ja Wam powiem takie jedno doświadczenie, że z czasów komuny, kiedy byłem w Moskwie, jedni ze studentów jechali do Rumunii. No i na wysokości Ukrainy pociąg jechał, w ciągu dnia jechał z Moskwy do Bukaresztu bodajże. No i taka sytuacja była, że nagle
kolega, który jechał tym pociągiem, patrzy i oczom nie wierzy, a na dole na nasypie leżał pociąg zaciągnięty brezentem. Cały pociąg, a więc cały czas komuna jako system taki polityczny miał to do siebie, że tu tuszował. On był słynny z tego, że on tuszował. No ale to tuszowanie, teraz mamy tak samo demokrację, to też wiele spraw się tuszuje, nie? I tak samo system cały, pytanie, czy on coś tuszuje. No, pytanie, po co musi tuszować i jakie robi ruchy ku temu, aby sytuację opanować. Teraz tak. Teraz już dojdziemy do samego konkretu. Ja muszę tutaj pokazać inne grafiki, żeby Państwo wiedzieli. Trochę ich tutaj przygotowałem. Widzicie, co to jest? O, powiedzmy, to jest to. Co to jest? To jest tak zwany wzmacniacz Słońca. A więc, słuchajcie, coś się ze Słońcem musi dziać. Na pewno w zeszłym roku zwróciliście uwagę Państwo na to, że z Słońcem się coś dzieje. Czasami widzicie takie dziwnie kolorowe niebo, które wcześniej nie widzieliście. Raz były filmy na YouTubie, takie, że migotanie było słońca, tam w jakiś sposób stwierdzili niektórzy, że to jakiś znak od Boga, że migotaje, że słońce jest czerwone, mruga to słońce i tak dalej, to światło jest takie mrugające i tak dalej. A więc coś z tym słońcem musi się dziać. A więc jak tak pogrzebać w internecie, Słońce gdzieś około 10 lat temu, ono powoli już wygasa. Ale żeby to wygaśnięcie Słońca jakoś ukryć, to znaczy tak, dlaczego to w ogóle wygasa? To też trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego wygasa? Otóż kiedy diabeł montował promiennik, on go zamontował niezgodnie z przeznaczeniem. Promiennik w drzewie Edenu, on służył do tego, żeby kontrolować procesy, które miały być w tym światłowodzie, bo to był przekaźnik światłowodowy. On został wykorzystany jako słońce i został zamontowany w polu Torusa i stamtąd czerpie energię świetlną. Ale jak wiadomo, każde urządzenie ma swój jakiś czasokres życia, a tym bardziej, że jest eksploatowany z według, on został eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem pierwotnym, a więc on jest źle eksploatowany i dlatego cały wizyt polega na tym, że on się musiał po jakimś czasie wypalić i on się powoli wypala, ale żeby to w jakiś sposób ukryć to wypalanie, to tak zwane zmniejszenie natężenia promieniowania Słońca, żeby to zachować jakby status quo, to trzeba było właśnie zamontować specjalne urządzenia. I te urządzenia są faktem. Ta grafika to jest jedna, powiedzmy, z wielu. Ja Państwu to wszystko zalinkuję, sobie obejrzycie. I o czym to świadczy? Że właśnie, jak to mniej więcej działa? Promiennik Słońca w polu Torusa, w polu magnetycznym, czerpiąc energię, bo Torus był zawsze, istnieje do dzisiaj. On po prostu jest źródłem energii dla tego promiennika, tak zwanego, jak to powiem, starego. Natomiast te promienniki, musimy zastanowić się, gdzie te promienniki, gdzie tutaj widzimy na tej ilustracji, o, proszę bardzo, na tej ilustracji, raz zobaczymy jakąś inną, o, proszę bardzo, on tak wygląda, to jest ta sztuczna maszyna, która wspomaga Słońce. To ona tak mniej więcej wygląda. I teraz tak, no dobra, no w porządku, ale gdzie ją zamontować? Gdzie jest miejsce najlepsze, żeby to zamontować? Na ten temat są różne opinie, gdzie one są pomontowane. Jedni twierdzą, że w innym miejscu. Natomiast według mojej oceny, one są zamontowane, przytwierdzone do lodu szkła nieba. Tutaj, jak mieliśmy, proszę bardzo, jeszcze wrócimy do tej historycznej tutaj ikony. Proszę bardzo, mamy tutaj szkło nieba, tak, jak najbardziej, to jest ta kula. Mamy pałac. One są tutaj na 100 kilometrach powbijane, tak samo jak inne satelity. I teraz tak, skąd biorą energię tutaj? Oczywiście z eteru, z niczego innego niż z eteru. Otóż to nie jest żadna tajemnica, że taki promiennik, zaraz go tutaj pokażemy jeszcze raz, o, że on sobie świeci. To jest, słuchajcie, to żadna tajemnica. Słuchajcie, na początku XX wieku Tesla
właśnie miał przetwornik eteru na prąd elektryczny i wyrzucił silnik spalinowy, wsadził elektryczny i na tym silniku elektrycznym pierw sobie zrobił próby jednego dnia, a później przejechał przez parę Stanów Zjednoczonych, nie? I on sobie tego, no i w końcu jemu zarzucali takie coś, no na jakąś siłą ty tam to robisz i tak dalej. No i w końcu stwierdzili, że ma konszachtę z diabłem. No dobra, mniejsza o to. Ale nie jest to żadna tajemnica. I właśnie ta maszyna, przytwierdzona do szkła nieba na 100 km, ona jest właśnie zasilana takim przetwornikiem. To nie jest żadna tajemnica. Z eteru bierze po prostu energię i po prostu sobie się i wzmaga słońce. To jest tak zwane słońce LEDowe. O, tak to możemy nazwać. Proszę bardzo, no tutaj to jest ta maszyna, a tutaj mamy z tej strony, już ktoś zrobił zdjęcie z dużej odległości, zrobił, proszę bardzo, jest, jest, jak najbardziej. I teraz tak, i teraz dlaczego słońce, dlaczego to trzeba było zrobić, bo słuchajcie, powstał już, trzeba było to w jakiś sposób ukryć, nie? Czyli już kryzys jest i trzeba to tuszować. Ale jak my to możemy inaczej jeszcze sprawdzić? Otóż, słuchajcie, okulary przeciwsłoneczne. Ja na przykład ze swojego spostrzeżeń mogę powiedzieć, że kiedyś jak się jeździło bez okularów słonecznych w samochodzie, to nie było jakiegoś problemu, ale parę lat temu jak zacząłem jeździć właśnie, robiłem takie trasy po 200 km, 300 albo jechałem nad morze, jak smaliło słońce, to słuchajcie, bez okularów nie da rady. I bez okularów nie da rady i to jest bardzo trudno. Dzisiaj nawet kierowcy właśnie zwracają uwagę, że właśnie to się już nie da jechać bez okularów przeciwsłonecznych, w ogóle nie da się, po prostu jest to bardzo ciężko, to jest bardzo uciążliwe, to jest słońce jest jakieś ostre, no nie ma się co dziwić, jak to są LEDy, bo to jest dlatego, te słońce jest bardzo ostre. Poza tym wzmaga się ten brak witaminy D, no wszyscy myślą, że tam jak się tutaj słońca najedzą tej energii, no to będą mieli witaminy D, guzik prawda, tu się nie najedzą po prostu na tych LEDach witaminą D. I dlatego po prostu trzeba jakieś tam inne wspomagacze, suplementy zjadać i tak dalej, pochłaniać i takie rzeczy, żeby to w jakiś sposób zrównoważyć. Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy działkowiczów. No i tu jest taki pewien sprawdzian. Działkowicze to tak narzekają, że właśnie jak na takich dobrych nawet glebach zasadzisz pietruszkę, marchewkę, to tak, korzeń za nie rośnie, ale to, co jest zielone, to rośnie. Ale ten korzeń za bardzo już nie rośnie. No, a ja powiem, że na przykład we Francji też spadały plony. Powiem, no tak, to jest żadna tajemnica. Spadały plony, pytanie, co tu zrobić. Oni wpadli na piękny pomysł. W Normandii pompują wodę z 30 metrów z kanału La Manche, czy też powiedzmy z Zatoki Biskajskiej. Wozi się to w głąb Francji i się rozlewa rzędu 30 kubików na wody tej morskiej, 30 kubików na hektar. Tak mniej więcej wyczytałem kiedyś. I to pamiętam. I oni mają 3 plony rocznie we Francji. Na przykład wozi się, specjalnie się wożą, no bo to jest najlepszy nawóz. A więc oni muszą mieć nawóz, wody morskie, żeby mieć te wszystkie minerały, żeby to wszystko rosło. Inaczej by nie rosło. I teraz mamy następny temat. Znaczy następne, powiedzmy, sprawy. Dlaczego wprowadzono GMO? Dlaczego w ogóle wymyślono GMO? Wiecie, dlatego? Właśnie dlatego, bo zbliżał się kryzys głodu. Dlatego GMO wprowadzili, bo to może rosnąć, bo inne rzeczy nie będą już rosły. Prosta sprawa, bo na tych LEDach nie urośnie chociażby się tego, a więc znów jest element tuszowania, czyli ukrywania problemu i teraz tak zwany jest sztuczny problem. O, i teraz się wytwarza taki, żeby to dalej blef utrzymywać, to się wprowadza sztuczny problem i dni. Zwolennicy GMO, a drudzy przeciwnicy GMO. W ten sposób. Ale co się ukrywa w ten sposób? Fakt, że po prostu się zbliża kryzys żywnościowy. I dlatego ten numer po prostu jest właśnie tym spowodowany. Dlatego po prostu wprowadza się GMO, żeby można było, żeby to cokolwiek rosło, bo inaczej z czasem nie urośnie. Teraz w tej sprawie oddaję głos Violi. Tutaj ona też nam się tutaj dorzuci po prostu.
do filmu. No i prosimy. Witam Państwa. Chodzi o to, że rośliny, ponieważ słońce wygasa i ono jest zapewne takie, jakie widzieliśmy w październiku ubiegłego roku. Pamiętacie Państwo czerwone słońce? Przez dwa dni. Było w Anglii, w Holandii, w Niemczech, w niektórych częściach Polski. To pewnie była wina tego, że być może była awaria tego symulatora. I przypomnijcie sobie Państwo, że ono było właśnie takie czerwone. Więc ono już nie daje tego swojego blasku. I słuchajcie, dlaczego rośliny nie chcą rosnąć tak jak powinny? Dlatego, że nie zachodzi ten proces fotosyntezy. Na tym bazują rośliny. A zauważcie teraz Państwo, jakim dziwnym, niebieskawym blaskiem bije właśnie od słońca. Oczy aż bolą od tego. Proszę zwrócić uwagę. No dobra, tyle. Aha, jeszcze, przepraszam. Zachody i wschody słońca, jakie spektakularne. Już nie są pomarańczowo-czerwonawe, tak jak kiedyś. One były praktycznie pomarańczowe. Proszę teraz zwrócić uwagę, że one często teraz są różowo-fioletowe. Tak jak słuchajcie od tego sztucznego światła, od jarzeniówek. Zwróćcie Państwo uwagę. Ja dzisiaj miałam taki spektakularny wschód słońca właśnie w kolorze różowym. Skąd to się wzięło? To się wzięło ze sztucznego słońca, ze sztucznego właśnie wspomagatora słońca. No dobra, to tyle. Oddaję Ci głos. No i ja tutaj zachęcam, znaczy na pewno Państwo już pewne rzeczy zwracacie na to uwagę. Ja tutaj chciałem też powiedzieć, że no, wzmagają się na przykład choroby skóry. Część z Państwa do nas pisze, że mają właśnie ze skórą problemy. No i tak myślę, że to są jakieś podczepki demoniczne. Tak, no tego, że właśnie są jakieś notoryczne, właśnie to zauważyliśmy, bo Państwo piszecie, dziękujemy za te wszystkie maile i komentarze. No i tak, tak to właśnie wygląda, że nam to właśnie serwują właśnie takie rzeczy. To są tak zwane wspomagacze, wzmacniacze i tak dalej, ponieważ ten promiennik, już jego czas powoli dochodzi do końca. I teraz tak, oczywiście ja to już mogę jeszcze raz tutaj wspominać, mogę to zawsze mówić przy jakimś filmie, wiemy jakie będzie rozwiązanie. A więc to kiedyś zgaśnie całkowicie, bo zostanie wyłączone. O, może tak. Powiedzmy króciutko. No i później co się stanie? No skąd będziemy mieli światło? Będziemy mieli takie światło, najlepsze światło, właśnie z tego pałacu. Proszę bardzo. Babilończycy o tym wiedzieli. To jest nawet napis, że to jest Babylonian Universe, czyli babiloński wszechświat. Tak on wyglądał, proszę bardzo. Tak on wygląda i wiedzieli o tym Babilończycy, a więc to jest żadna tajemnica. Ja Państwu też film stary historyczny dam. Tam akurat miałem babilońską mapę świata, ale tutaj ta grafika jest jeszcze lepsza, bo już ją powiedzmy bardziej znamy z innych filmów. A więc tak to wszystko wygląda i tak na tym polega problem. Natomiast co jeszcze chcę tutaj powiedzieć, żeby to Wam ściągę. O, czyli to jest, czyli tak. O, może inaczej mówiąc. To jest przypięte. Teraz oczywiście będziecie zadawać wiele pytań. Jak to jest to przymocowane? Jak to musi być przymocowane, że będzie, że no wiadomo, że słońce to krąży. Ono jest raz tyle nad horyzontem, raz tyle nad horyzontem. Są różne pory roku i tak dalej, i tak dalej. Tych wspomagaczy jest trochę. Ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo pytaliście kiedyś, no dlaczego pałac powinien być nad, pałac najwyższego powinien być nad głowami, a go widzimy gdzieś tam na horyzoncie, nie? Znaczy powyżej horyzontu, nie? Otóż cała tajemnica polega w krzywej światła. Ta krzywa światła, jak wrócicie do Świętego Graala, zobaczycie Poletorusa, nie? Świętego Graala. I dlatego to jest odginane, te promienie, które są w Świętym Graalu, znaczy ze Słońca, one się według pola magnetycznego Świętego Graala, tego torusa, ono się tak odgina, że my go nie widzimy po prostej, tylko one są zagięte promienie. A więc tam, gdzie na przykład promiennik
on się wyświetla od środka, tak, o, ten promiennik jest mniej więcej tutaj, ten promiennik, ale nie wzmacniacz. Wzmacniacz jest na zewnątrz. I teraz jak promiennik tego, a więc my będąc tutaj na powierzchni Ziemi, to my widzimy już te krzywe promienie i widzimy tak, jak widzimy Słońce. A więc dla danego punktu nie wystarczy, że się zacznie dzień, to się włącza wzmacniacz. I w tym momencie wzmacnia. Oczywiście do tego trzeba dodać trochę techniki, sterowniki, pierdoły i tak dalej. I to wszystko hula w najlepsze. Czujniki, że jak już jest jasno, to się już po prostu włącza. I przetwornik eteru, słuchajcie, to żaden problem techniczny, tak jak mówiłem o tym Tesli, że on po prostu, to on miał wtedy na początku wieku przetwornik, żeby po prostu silnik elektryczny chodził, to przetwornik był wielkości pudełka do butów wtedy, na początku XX wieku. Dzisiaj mogą być inne urządzenia, o wiele bardziej doskonalsze i to wszystko hula w najlepsze. I to właśnie chcieliśmy dzisiaj na tym filmie powiedzieć. Są jeszcze inne tematy. Gdyby Państwo jeszcze mieli jakieś pytania, ja wszystko zalinkuję, co się da i sobie wyrobicie zdanie. Ale jakby nie było, jest to fakt. Takie coś istnieje. A to, co jeżeli widzieliśmy migające słońce, bo to było trochę szumu w internecie, że to tego, ci tam, co tam tego różańca ćwiczyli, to oni no, mówili, że to cud jest. Nie, nie, to nie cud, to majstrowali. Majstrowali przy promiennikach i dlatego to się tam po prostu... Przy symulatorach. Przy symulatorach majstrowali. No sobie wiadomo, zrobili migające. No niektórzy to z nich, tych od różańca, stwierdzili, że to cud od Boga. No dobra, w porządku. No więc widać, się tam majstrowali coś, no bo wiadomo, takie urządzenia wymagają konserwacji. I jakby nie było, no tego się odpala codziennie. Chociażby dlatego, dla konserwacji systemu, odpala się rakiety. I to jedna leci na dobę na całym świecie, jedną się odpala na dobę. Dokładnie tak, na tyle, co mi tutaj dane wysłali, że właśnie jedną rakietę z czym się ze wszystkim, czy tego się odpala raz na dobę. Ona to nie musi daleko lecieć, ponieważ no, nieważkość jest, znaczy szkło nieba jest na 100 km, nieważkość się zaczyna z tego, według danych programu Virgin Galactic, to był ten samolot, który się rozbił, ale on dochodził do 96 km do szkła nieba, no i tam miały być te loty komercyjne. Ale ponieważ się rozbił i cała komercha wzięła w łeb, ponieważ widocznie była jakaś taka decyzja, że nie będzie lotów komercyjnych. No, no nie wiem na jakim to jest etapie, ale ja chciałem Państwu właśnie ten film zaprezentować. Ja niby, jak to mówię, zamykam, zamykam, zamykam i zamknąć nie mogę. No bo zawsze coś wypływa i słuchajcie, siłą rzeczy na przykład dzisiaj robiłem film, znaczy robimy ten film, zaraz go puścimy, natomiast ja już mam następny. I jest już zamknięty, że mogę nie robić filmów, tak? Nie, nie, to się co chwilę, to tematy się wynurzają jak okręt podwodny po prostu. Wynurza się z głębin oceanu, nie? No i widzimy, proszę bardzo, to jest dzisiejsza, dla powtórki, wartość historyczna, to jest wartość praktyczna, czyli LEDowe słońce, no i te wszystkie problemy z tym związane. O, powiedzmy, to jest druga grafika. Tu są jeszcze inne grafiki, ale to już po prostu zostawię sobie te inne grafiki na inne filmy i my na tym po prostu skończymy. Ale co? Machasz mi tutaj, żeby jednak nie kończyć, tak? Aha, dobra. No to w porządku. Jeszcze tylko... To jest ważne, żeby to jest tak ważne, tak, bo to jednak wynurza się ta sprawa. Jeszcze jest jeden temat zupełnie poboczny. Proszę zwrócić uwagę. Ja często zauważyłem, czyli często, no tam trochę było tych tam komentarzy, no ktoś tam zarzucał, no to tak myśleli, powiedzmy, no jak to ugryźć? A więc stwierdzili tak, jeżeli ten Lord Stephen Christ zrobił taką grafikę, to jest jego grafika, i on tutaj prowadzi szczupka piramidy do Słońca, jakby taką linię, gdzie sugeruje to, że Słońce, czyli ten promiennik Słońca jest zasilany przez samego Boga, no to powstało pytanie, no to kim jest ten, który mieszka w kuli, nie? A więc oni tu stwierdzili, że to jest diabeł, nie? Bo ja powiedziałem, że promiennik zamontował diabeł. Tak, oczywiście zamontował, ale czerpie zupełnie z czegoś innego energię. Czerpie z tej przestrzeni, której jest. A więc ta
tutaj ta linia jest błędna. I tutaj mój kolega zrobił, Grzegorz, zrobił właściwe, proszę bardzo, z energii torusa. Pokaż ten promiennik, gdzie on jest w końcu. Tu jest promiennik, to jest promiennik i teraz tak. Co to, tu? Czyli on nie jest na czubku piramidy. On nie jest na czubku piramidy, bo musiałby być tutaj ten promiennik, a ewentualnie stąd z czubka piramidy może by szła. No, dlaczego? Bo co zrobił Lord? O, popatrzmy. O, Lord zrobił tak, z czubka piramidy postawił do słońca, do promiennika. Ale to jest właśnie lipa. W tym momencie jakby, że słońce to jest jakby to co zrobił diabeł, to diabeł jest i tak dalej, czyli to byśmy próbowali szczęścia, co niektórzy, żeby w jakiś sposób użyć moich słów, że no przecież to jest jakaś tam niekonsekwencja, to jest pozorowana niekonsekwencja, pozorowana po prostu, bo ta grafika Lorda jest akurat niewłaściwa, ponieważ tej linii nie ma, promiennik jest ładowany z energii torysa, która była zawsze. To pokaż jeszcze raz tą grafikę od Grzesia. Teraz tak, jeszcze raz. To jest tutaj. O i proszę bardzo, z tej całej przestrzeni właśnie między pałacem a szkołem nieba znajduje się promiennik, on się tutaj znajduje i on czerpie stąd energię. No i to jest najbardziej logiczne. I to jest tutaj, i on czerpie tutaj tego energię. Stąd później wiadomo, kulty solarne i tak dalej, no bo w Złotej Jerze, jak oni wyszli, powiedzmy, po tym wielkim mrozie, jak zaczęło słońce krężyć, no to oni, to wszyscy ludzie, hiperborejczycy też, po drodze jeszcze się demony materializowały i tak dalej, no i to później to społeczeństwo zostało już, powiedzmy, na tyle wypaczone, że każdemu później zmaterializowany demon wmawiał, że to właśnie diabeł jest no, niosący światło, no i się rozpoczęły po całym świecie kulty solarne. O, w ten sposób. No i to chyba by było wszystko. A ja jeszcze Państwa zachęcam, żebyście przyglądali się w słoneczne dni chmurom. Bo ja zauważyłam, że dość wcześnie jeszcze, to znaczy się tutaj w Holandii robi się ciemno o godzinę później niż w Polsce. A więc gdzieś o godzinie 14 tutaj i można zaobserwować, że chmury te blisko słońca, powiedzmy, to znaczy się te przysłaniające czy będące w pobliżu słońca, mają odcień właśnie czerwonawy. Albo fioletowy. Tak. Proszę zwracać uwagę. Tak, tutaj chcemy zachęcić bardziej do Państwa spostrzegawczości. Zresztą Państwo macie własne spostrzeżenie. Na pewno. Na pewno też. A jeszcze jedno. Ja właśnie ostatnio intensywnie obserwowałam niebo. Połowę nieba tam na wschodzie, połowę nieba jeszcze jest ciemno, połowę nieba się rozwidnia, a druga połowa jest ciemna. To jest zagadka. Dziwne bardzo zjawiska mamy. No dobra, to tyle. To tyle. Dziękujemy. Do następnego razu. Do usłyszenia.